Witamy Państwa bardzo serdecznie, już zostaliśmy przedstawieni. Może dodam tylko w nawiązaniu do pierwszego wystąpienia, że przyjechaliśmy do Państwa z Katowic, a więc miasta, które powinno było wygrać konkurs na Europejską Stolicę Kultury. Niestety jakimś cudem nie wygrał, ale... Polityka. No i przyjechaliśmy Państwu opowiedzieć o zjawisku copyright trollingu, zjawisku znanym w zachodnim świecie od lat, no, które w tym roku dotarło do naszego pięknego kraju nad Wisłą i które wzbudziło liczne kontrowersje i wywołało dość ostrą krytykę, wywołując równocześnie bardzo ostre i skrajne emocje. No i o tym dzisiaj Państwu pokrótce chcemy opowiedzieć. Pamiętamy, tak, z jakichś bajek, opowieści, baśni i tak dalej. Troll kiedyś to było takie stworzenie z brodą, brzydkie i występujące w krajach skandynawskich. No dzisiaj to z prawników uczyniono właśnie takie trolle. No i na szczęście nie wszystkich. My nie poczuwamy się. Nie poczuwamy się i będziemy się starać, żeby takimi trollami nie być. Ale o co chodzi? No dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, może nie słyszeli, może są tacy. O co chodzi? Chodzi o to, że coraz częściej zdarza się, że prawnicy wykorzystują nieświadomość, naiwność, w sumie też w jakiś sposób podpuszczeni, podkręceni przez swoich klientów, starają się dochodzić roszczeń o naruszenie praw autorskich w przypadkach, kiedy to naruszenie, po pierwsze, czasami w ogóle nie jest pewne, a przede wszystkim wobec osób, co do których tego przekonania, że to one właśnie naruszyły prawa autorskie, najczęściej nie ma. Dodatkowo uciekając się do co najmniej kontrowersyjnych z etycznego punktu widzenia chwytów. No i kilka takich case'ów chcieliśmy Państwu przedstawić. Pierwszy, niemiecki case. Nie wiem, czy Państwo znacie taki portal internetowy, taki serwis. No to jest serwis z filmami dla dorosłych, tak? Nikt nie zna. Nikt nie zna, oczywiście, nikt nie korzysta. W każdym razie część osób u naszego zachodniego sąsiada korzystała z tego portalu, wchodząc i oglądając zamieszczany tam content i pewnego pięknego dnia te osoby otrzymały wezwanie do zapłaty w związku z naruszeniem prawa autorskiego poprzez oglądanie tych filmów. No dla prawników, którzy się troszkę orientują w prawie autorskim, już coś nie gra, prawda? Te prawa autorskie naruszane w sieci bardziej kojarzą się z rozpowszechnianiem, czyli z technologią peer-to-peer, tak, tych treści chronionych prawem autorskim. Natomiast tutaj zapoznanie się z tym contentem, no to po prostu było oglądanie filmów na zasadzie streamingu. Jak na YouTubie. I tutaj właśnie przykład copyright trollingu w najczystszej postaci, który narusza dwie strefy. Pierwsze, nie do końca jasne kwestie związane z prawem, albo inaczej, kancelaria, która wysyłała te wezwania do zapłaty, nagięła, żeby nie powiedzieć naruszyła prawo. A z drugiej strony no, wykorzystała jednak tą etyczną kwestię, prawda, w nawiązaniu do treści, jakie tam były oglądane. Ale o co chodzi? Kancelaria Urman und Kollegen, więc koledzy z Niemiec, w pierwszej kolejności musieli zdobyć informacje na temat osób, które odwiedzają ten portal, ażeby wysłać do nich wezwania do zapłaty. No, jak tego dokonali? Przekonali sąd, że oglądanie tego typu filmów, może nie tego typu filmów, tylko filmów w internecie. To jest nic innego jak oparte na zasadzie peer-to-peer. I sąd niemiecki bez chyba większego zastanowienia kupił tą wersję i udostępnił informacje na temat abonentów, zidentyfikowanych oczywiście za pośrednictwem numeru IP, którzy wchodzili na tą stronę. No to już nagięcie prawa w najczystszej postaci. Z drugiej strony, taka trochę presja społeczna, no bo jak ktoś dostaje taką informację od kancelarii prawnej, że proszę tutaj zapłacić za naruszenie prawa autorskiego albo powiemy wszemi wobec, że pani wchodziła na tego typu stronę, no to każdy chyba wolałby jednak, żeby nikt się o tym nie dowiedział, prawda? Stąd copyright trolling, moim zdaniem, w najczystszej postaci. Ta sprawa zakończyła się w ten sposób, że ktoś potem sięgnął po rozum do głowy, chyba tak, nawet minister sprawiedliwości. Najwyższe władze państwowe tak naprawdę zajęły się sprawą. Tam minister sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec wprost oświadczył tak w takim niemieckim stylu, że oglądanie RedTube'a jest legalne. Także pamiętajmy o tym. Proszę o tym pamiętać. Kolejny przykład to już takie nasze polskie podwórko, wręcz takie arcypolskie, można powiedzieć. Tutaj chodzi o wytwórnię Green Star. Wytwórnia Green Star dla osób niezorientowanych jest to wytwórnia zajmująca się głównie muzyką disco polo. Tam w katalogu są takie tuzy jak Boys, Accent, Weekend. Reszty niestety przez swoją ignorancję muzyczną nie znam. O co chodziło? Kancelaria pro bono z Białegostoku
kierowała właśnie, to jest typowy przykład takiego copyright trollingu, to jest naprawdę scenariusz, że tak powiem, modelowy. Kierowała wezwania o zapłaty, opiewały one na kwotę 700 zł. Chodziło oczywiście o udostępnianie plików MP3 właśnie tych artystów tam związanych z wytwórnią Greenstar poprzez serwisy peer-to-peer. Te wezwania szły do użytkowników, oczywiście oni byli identyfikowani przez numery IP, które zostały uzyskane w toku postępowania karnego. O szczegółach może też jeszcze później powiemy, jak to wygląda. No i później, wiadomo, fala postów w internecie, na forach internetowych, co robić, płacić, nie płacić. To był taki chyba pierwszy duży przykład copyright trollingu w Polsce. To miało miejsce kilka lat temu, 2010-2011 rok. I od tego w sumie wszystko się w Polsce zaczęło. I przechodzimy płynnie do case'u z tego roku. Tutaj panowie technicy nie pozwolili nam zaskoczyć państwa, bo te slajdy następne już niestety widać. W każdym razie chodzi o słynny case związany z wezwaniami do zapłaty kierowanymi z kancelarii adwokackiej pani mecenas Łuczak z Warszawy, a dotyczą oczywiście rozpowszechniania filmów chronionych na gruncie prawa autorskiego, przede wszystkim polskich, ale jak powiem na końcu, nie dzisiaj dostałem telefon jednego klienta, że również zagranicznych, takich jak Dallas Buyers Club. No i tutaj ta sama zasada, wszczynanie postępowania karnego z tytułu naruszenia prawa autorskiego poprzez rozpowszechnianie chronionych treści, zawiadomienie policji mające na celu tylko i wyłącznie uzyskanie informacji o konkretnych osobach, które korzystały z technologii peer-to-peer i rzeczywiście ściągnęły taki chroniony content, no i automatyczne wysyłanie tysięcy wezwań do zapłaty z propozycją ugody. Oczywiście wezwanie dosyć kontrowersyjną, którą może nie rozłożymy na części pierwsze, ponieważ nie mamy na to czasu. Ale kilka słów powiemy na pewno. No, metoda działania jest opisana jak wyżej. Dokładnie. Pani mecenas Łuczak nie była skora za bardzo, żeby wyjaśniać, jak to całe postępowanie, na czym to całe postępowanie polegało, natomiast z jej kancelarii rzeczywiście kilka osób wyjaśniało. Tłumaczono, że uzyskano te numery IP poprzez współpracę z jakimś podmiotem zewnętrznym, który monitoruje sieć. Mimo że wszyscy się domyślałem, że najłatwiej by było samemu rozpowszechniać te pliki z klienta torrentowego, sobie te takie IP przypadki ściągać. Już miały miejsce. Takie przypadki trollingu również też miały miejsce. O tym opowiemy. Wszczęcie postępowania karnego za pomocą organów policji, ustalenie konkretnych osób i wysyłanie. I czemu to jest kontrowersyjne? Przede wszystkim, no właśnie, taki adwokat, który wysyła wezwanie do zapłaty, no on dysponuje tylko imieniem i nazwiskiem abonenta ustalonego na podstawie numeru IP. I tutaj też trzeba dodać, że odpowiedzialność, niezależnie czy w prawie cywilnym, czy w prawie karnym, tak też w prawie autorskim, zawsze jest indywidualizowana. To nie jest tak, że my będziemy odpowiadać za to, co się dzieje przy naszym komputerze, oczywiście, no ale to nie my ściągamy na przykład film, tylko sąsiad, córka, syn, babcia, dziadek, ktokolwiek. Tak naprawdę nie wiadomo kto. Po prostu dysponujemy tym numerem IP. Natomiast te wezwania do zapłaty już były kierowane do konkretnej osoby. Osób, pan, z tego względu, czy pani, naruszył prawa autorskie, proszę zawrzeć ugodę, bo tam się już toczy postępowanie karne. Natomiast jeśli pan zapłaci kwotę ustaloną w ugodzie, to my wycofamy wniosek i zapomnimy o całej sprawie. To jest kolejna kontrowersja prawna, ponieważ takie Dokładnie. Cofnięcie wniosku o ściganie, bardzo fajnie, ale ono nie wiąże organów ścigania. Mimo tego, co twierdzą zresztą kancelarie, zarówno najpierw pani mecenas Łuczak, teraz wiem, że tam godne zastępstwo znalazła w tej kwestii, tam wprost jest taka informacja, takie pouczenie w zasadzie dla tych osób, że oczywiście pojawiają się takie głosy, że to nie wiąże prokuratury, natomiast pani prokurator, nie pamiętam, z prokuratury rejonowej, skądś tam w Polsce, wprost twierdzi, że to oczywiście wiąże prokuraturę i prokuratura wtedy musi odstąpić od prowadzenia postępowania. Tak nie jest. Naszym zdaniem tak, oczywiście nie jest, to nie wiąże prokuratora. I zdaniem też komentatorów oczywiście. W praktyce prokuratorzy bardzo chętnie zrezygnują ze ścigania, bo to jest dla nich tylko dużo roboty. Natomiast no, to jest kolejna kontrowersja. Plus podpisanie takiej ugody to jest nic innego jak przyznanie się do tego popełnienia przestępstwa. No to co wtedy prokurator zrobi? To tak, przyznał się, brak wniosku o ściganie, nie ścigamy. No jak się przyzna, to już będzie chciał jednak ukarać. Także jest to rzeczywiście kontrowersyjne rany, jak to fruwa. No właśnie, tutaj mamy taki, dosłownie to jest wyciągnięty cytat z tej ugody. O co chodzi? Za chwilę będziemy mieli cytat z tej ugody. O co chodzi? Tam właśnie, no, ten adresat tej korespondencji wprost przyznaje, że tak, naruszyłem prawa autorskie, tak, ściągnąłem film i w zasadzie no to
przypadku, gdybym był na miejscu prokuratora, miałbym najlepszy dowód na to, że w sumie postępowanie warto pociągnąć dalej, no bo sprawca rzekomo się przyznał, więc czemu nie? Z takich innych kwestii z zagranicy? Tak, tutaj jeszcze takie dwa słowa, wiem, że tutaj czas już nam się skończył, troszkę mieliśmy zamieszania. Powiem, że te sprawy się różnie kończyły w różnych krajach. W Wielkiej Brytanii były dwie takie duże sprawy, to było Davenport Lions i ACS Law. W obu sprawach doszło do stwierdzenia, że zostały naruszone zasady etyki zawodowej przez prawników. W przypadku Davenport Lions to właśnie była taka sytuacja, że oni sami udostępniali te pliki w internecie, aby później mieć kogo ścigać. W drugiej sprawie tutaj oni z kolei wystąpili faktycznie do sądu z pozwem o naruszenie, natomiast przegrali. I wszystko skończyło się, tak jak mówię, przed tymi trybunałami odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, to dysponujemy informacjami, no zresztą publikowanymi w mediach, że przeciwko pani, czy w sprawie kierowania tych tysięcy wezwań do zapłaty przez kancelarię pani mecenas Łuczakowej, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jak ono się zakończy, no nie wiemy, natomiast sam copyright trolling rzeczywiście jest obarczony licznymi kontrowersjami, tak prawnymi, jak i etycznymi. I właśnie to też chcieliśmy podkreślić, tak z punktu widzenia prawników, tutaj kolega jest adwokatem i to też rzutuje tak naprawdę na nas takie zachowania i w naszej ocenie one no, nie do końca są zgodne chyba z etyką zawodową, ale miejmy na uwadze, oczywiście skierowanie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich jak najbardziej zasadne, oczywiście należy dbać o prawa autorskie, skoro żyjemy w takim, a nie innym świecie, w oparciu o takie, a nie inne przepisy, to rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim stanowi naruszenie prawa autorskiego, które i roszczeń z tego tytułu można dochodzić, ale nie tymi metodami, do których uciekają się trolle copyrightowe. Tyle z naszej strony, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.